W poprzednim odcinku u Dave'a próbowaliśmy zabić Sirenheada przez to, że go utopimy, ale no niestety nam się to średnio udało, więc w dzisiejszym odcinku będziemy... No czemu ty to robisz? Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem oczywiście... Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj żaba Dave. Jebawa. No czemu ty to powtarzasz? Kurde, dobra. Nie spływaj stąd. Przepraszam, dobra, zanim cokolwiek w ogóle zaczniemy robić, przede wszystkim, David, co jest najważniejsze, powiedz mi? No, zapalenie sobie cigareta. To jest pała do bicia niegrzecznych ludzi. Ale dobra, no nieważne, w każdym razie, bardzo ważna rzecz to jest łapka w górę. 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z szefem tutaj, z którym będziemy sobie tutaj rozgrywkę prowadzili. I koniecznie napiszcie w komentarzach, czy chcecie z Davikiem szefowskie live'y właśnie z tego świata Sirenheada, którym już jesteśmy w tym momencie. Myślę, że jest to całkiem spoko. Widzowie chcą jeszcze jedno, zobaczyć na twoim Instagramie szczypso, nowe futeczki, więc... Dokładnie tak. Jutro, znaczy jak dzisiaj to nagrywamy, to jutro, a jak wy to widzicie, to jeszcze się pewnie... Nie, jak wy to widzicie, to jeszcze nie widzimy niestety, już jesteśmy po spotkaniu, ale w każdym razie teraz się spotkaliśmy i były perfekcyjne foty zrobione, które będą... Tak? Są na Instagramie, więc wbijajcie, link w opisie oczywiście. Jak wejdziecie w moją fotę, ją zalajkujecie i zaobserwujecie mnie na Instagramie, no to tam macie oznaczonego, prawda, Davika, do którego możecie również wbić i kurczę, jest wszystko, gitara siema. Dokładnie, tylko musiałbyś się w końcu wytrzeć, bo ciągle jesteś obcinany. No nieważne, w każdym razie... Natury nie zmienisz. Dobra, słuchajcie, tu jest ten Sirenhead, tutaj zrobiliśmy taką prowizorkę. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu mamy Sirenheada na dole, którego uwięziliśmy, próbowaliśmy w ostatnim odcinku utopić. Dobra, stary, ja tutaj schodzę na dół do niego. Dobra. Zobaczyć jak się omiewa. Dobra, mam flaki, więc nie będę spływał, tylko... A nawet tak se wpadłem idealnie. Jak super, gdzie ty jesteś? Jestem koło ciebie. Gdzie? Tutaj. A, Jezu, jak się wystraszyłem. Dobra, w każdym razie słuchajcie, jest tutaj ten Sirenhead. Nie zbliżę się do niego, stary, bo on potężne ciosy potrafi tutaj walić. Dobra, czekaj, przechodzę obok niego. No on siedzi w tej wodzie ewidentnie, więc... No i nic, ale nie, on nie jest, patrz! No nie, no teraz nie jest w wodzie, teraz... Co? Znalazł haka. No tak, stoi se między, no. Ale był wcześniej w wodzie i nic mu nie było, stary. Nie, ale trzeba go ewidentnie jakoś tutaj, trzeba znaleźć na niego jakiś sposób ewidentnie, który pozwoli nam na to, żeby go pokonać. Tylko ja za bardzo nie wiem, jaki to może być sposób. A coś by się przydało ogarnąć tutaj, żeby on, prawda... Nie wiem, może go podtopmy jeszcze trochę. Co on zrobił? Stary, co to było? On tu rozwalił! On to wysadził cały, stary! Co jest? Kurde, czekaj! Ale czekaj! Ej, dobra, ale on póki co nie wychodzi, ale jak on ma potężną moc, stary! Jest zwięziony chyba tam w środku, ale machnął tymi rękoma, ma też szerokie łapy. Wow, ale mu dałeś ciosa potężnego. Nie, dobra, stary, uciekamy stąd, stary. Jeżeli on ma takie umiejętności... Co? Ja nie wiem, stary, co tu się dzieje, ale pan jest rozwalony. Chodź. Nie zamurujemy tego, nie mamy szans. On jest jednym ciosem w stanie to rozwalić wszystko. Wracamy z powrotem do naszej szyfowskiej bazy, stary. Kurczę, gdzie to było? Gdzie to było? Musimy tam wrócić, stary, i zrobić tego. Zrobić bazę w tamtym miejscu. Musimy ją przygotować, żeby mieć chociaż to jedno miejsce, w którym będziemy bezpieczni w miarę i tak dalej. Ale jaki on jest potężny? Jaki potężny cios wykonał w ogóle? Jedna sekunda nieuwagi i chłop rozwalił całą ścianę. No, a ja miałem takiego laga przez chwilę. Już myślałem, że nas zabije. Strażne to było. Dobra, czekaj, tylko ja za bardzo nie wiem, w którą stronę jest tam ta nasza baza, ale wydaje mi się, że gdzieś tam. Że ci powiem, że też nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra, czekaj, to wydaje mi się, że gdzieś w tamtą stronę. Dawaj, strzel się za mną. O kurczę. Kurczę, ale trzeba ogarnąć to miasto. Ja jestem ciekaw, kto szybciej ogarnie to miasto, czy my, czy widzowie. Przez odcinki, żeby to lepiej pamiętać, bo ja szczerze mówiąc jestem strasznie zagubiony tutaj w tym wszystkim i nie za bardzo wiem, gdzie co jest. To jest bardzo wielkie. Bardzo, ogromne to jest, no. Że jest bardzo się ciężko połapać, ale widzowie mają dobry łeb, oni zapamiętają. No, to prawda. Obejrzą te odcinki po 5 razy i chłopie wiedzą wszystko. Ale powiem ci, te live'iki to jest genialny pomysł, żeby z tym zrobić. No i to nam pozwoli na to, żeby jeszcze lepiej ogarnąć całą tutaj, prawda, infrastrukturę, że tak to ujmę. Profesjonalnie. Kurde, jakie słownictwo, szefie, kurde. No szefowski słownik, chłopie. Co, nie ma to tamto. To wiesz co? O kurczę, metro znalazłem, ale jazda. Ale dobra, w każdym razie, wiesz co ci powiem? Że my powinniśmy założyć sklep swój. Sklep? No i zrobić. No nie tylko z koszulkami, zrobić tam słownik szefów.
Chłopie. Słownik szefów. O, napiszcie w komentarzu, żebyście kupili to? Słownik szefów. Słownik szefów. Szefów. I tak, wszystkie nasze teksty byśmy wpisywali w słownik szefów. Jakieś, wiesz, wytłumaczenie tego i taką książkę byśmy sprzedawali, ale to jest plan. O, i przede wszystkim na okładce niby tak, ale nie ale, do końca. Ale nie do końca. Tak, to jest ten plan. Dobra, stary, chyba jestem w tym miejscu. Gdzie ty jesteś? Ja ci powiem, ja jestem tak, jestem... O, czekaj, ty nade mną byłeś. Wow. Dobra, to czekaj, to jest w tamtą stronę, ja sobie tu podejdę tak bliżej, żeby łatwiej było mi się tam wystrzelić. Dobra. Ale jak to miasto pięknie wygląda w ogóle, nie? No nocą. To jest, to są takie jakby Katowice nocą, nie? Katowice nocą, z szefowską mocą. Z szefowską, bardzo mocą. Dobra, czekaj, tu strzelę się gdzieś na górę, łatwiej będzie mi się wystrzelić tutaj gdzieś dalej. Ej, co to jest, stary, czekaj, gdzie ty jesteś? Nie, no kocie. Za mną lecisz, nie? Czekaj, ja tutaj przelatuję na drugą stronę. Jestem. Czekaj. Czekaj, bo chciałem coś zobaczyć, bo wydaje mi się, że to jest taka jakby billboard jakiś, czy coś takiego. I faktycznie. O nie, stary, chodź tu, zobacz to. Gdzie ty jesteś? Lecę. O, przeleciałeś to. Widzę to chyba. O ten nie, wpadłem. No, ten siren. Widzisz? Poczekaj. O kurde. Widzisz to? O, stary. Jak to wygląda, Boże Święty. Ja jestem w takim miejscu, gdzie to idealnie widać. No ja, no właśnie, tutaj to chciałem tu przylecieć. No idealnie, siren tu pisze. Czyli tak jakby pojawiło się pierwsze słowo, stary, bo tego wcześniej nie widziałem. Pojawiło się pierwsze słowo siren i to prawdopodobnie będzie dalej head. Prawda. No bo to o niego w końcu chodzi, nie? Ale jazda, stary, tu nawet, tu ewidentnie widać, że całe miasto jest zrobione pod niego, ewidentnie. Tak. Pytanie, czy Jezus Święty, nie, dobra, nie wiem, musimy go zabić, bo inaczej... No nie, no jakoś zostanie... trzeba znaleźć. Możecie, widzowie, napisać w komentarzach, jaką macie propozycję na to, żeby go pokonać, bo szczerze mówiąc, my nie mamy pojęcia, jak to zrobić, ale na pewno jest jakiś sposób. Dobra, stary, chodź w tamtą stronę, ja tam w ogóle widzę, że jest jeszcze jeden budynek, taki, kurczę, jeszcze bardziej szefowski od tamtego, w którym się osiedliliśmy na początku niby. Ej, faktycznie, ale jest szefowski. Stary, mi się wydaje, że tu należy się przeprowadzka. Dobra, tu chyba jest przeprowadzane w tym momencie. Tu jest chyba chociaż kurczę, powiem ci, że nie wiem, jak tam wejść do środka tutaj z tego. Ja wiem, ja szedłem. Tak, masz, jesteś w środku i co, dobrze to wygląda? No, szefowskie miejsce, no. Kurczę, nie no, szefowska baza, wydaje mi się, że łatwiej będzie ją obronić. Ona jest lepiej zabunkrowana. No stary, to jest taki szefowski budynek. To jest szefowski. I tu będzie trzeba zrobić, stare, jakieś takie bramy i inne takie rzeczy. Nie, kurczę, ale... Dlaczego? Na celówkę za to nie masz szans. Nie, ty śmieciu! O nie! Otworzyłem ci pod nogami to. Ale jestem, kurczę. A ty, kurde, jak to jest... O nie! Mi też otworzyłem. Nie. O dobra, ale wskakujemy na easy. O, cyk, jest na dachu nawet. Ej, bo to jest jeszcze wyższe piętro tego budynku. Co? Nie, co ty gadasz, że szefowski, kurczę, budynek ma jeszcze piętro? Czekaj, bo nie mogę tam wskoczyć. Dobra, czekaj, lecę. Ej, faktycznie, no ej, tu może tak... Tu może taki obserwatorium, stary, pierdyknąć. Ej, dobra, nie, to musi być nasze na pewno. Tak, ej, i stąd w ogóle widać perfekcyjnie ten napis siren. Będziemy widzieć, jak się pojawi coś więcej. Faktycznie, widzisz to? No, faktycznie, no. Dobra, ej, ale mamy taką miejscówę. To jest tak cudowne miejsce. Dobra, teraz pytanie tylko, czy ten siren head tu będzie w stanie stamtąd wyjść. Co się wydaje mi się, że tak, no przecież wysadził taką potężną, taki potężny cios zrobił. Mi się wydaje, że stamtąd wyjdzie, że mamy naprawdę mało czasu. My po tym możemy przejść jeszcze. Faktycznie, ale po co? Co tam jest takiego? No patrz, możemy się w ten sposób przemieszczać szybciej do... Ten, nie? Gdzie? No patrz, tu po tym przebiec. Jesteś, kurczę, w tam szybko się przedostajesz. A, w tamtej naszej miejscówce. No i tam z powrotem też, ale i tak by się przydało zrobić most. Wiesz co, ja bym zrobił? Dobra, mam plan, Davik. W tym miejscu jest szefowska baza, w której mamy nasze obserwatorium, nasze laboratorium i tak dalej, a tam zrobimy magazyn. Magazyn, dobra, to jest dobre. Tam jest idealne miejsce na magazyn, co? Ile masz drewna, to można już zrobić jakieś skrzynki. Wiesz co, no w sumie to mam tylko 3 skrzynki. No mogę je tam pójść dać, ale to będziemy musieli uzbierać sobie poza odcinkiem już. Bo tutaj to już nie ma sensu zbierać drewna, ale to damy radę. No i tu zrobimy magazyn, stary. To wszystko ja proponuję, żeby na live'ach zrobić. Tu w ogóle jest kolejna ta skrzynka, co tutaj była od początku. Tak. Więc tu w tym miejscu jest idealne miejsce na taki, kurczę, prawda, magazyn. Ej, w ogóle tak się idealnie złożyło. Chodź, gdzie ty jesteś? Jestem tutaj już, no. Nadciągam. Nadciągasz? Czekaj, gdzie? Jestem. O dobra, jesteś, patrz, i idealnie się złożyło, że skoro mamy to mieć magazyn, to patrz, tu wkładamy sobie pork chopy. Jesteś głodny?
Idealnie masz, stary, tutaj do jedzenia. Trzeba ramkę tylko zrobić jakoś. Dobra, dobra, no perfekcyjne, tylko. Dobra, to ja tu w sumie odkładam te pork chopy, biorę tylko tyle, ile potrzebuję. Już możesz odłożyć też w sumie, żebyśmy brali tak, wiesz, żeby nie było, że bierzemy sobie. Wiesz, więc nie mogę. A, no to nie, to zostaw nie sobie. Nie ma to tamto. Dobra, to ja tutaj daję jakieś skrzynki na dzień dobry. Dam tak. I tak. Dobra, mamy początek naszego pięknego magazynu. Dobra, słuchaj, Dawid, w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i na tym odcinku. No zobaczymy, co się wydarzy tak naprawdę. I zapraszam do Dawida na kanał, ponieważ tam również odcinki z tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Jestem troszkę podjarany, ale z jednej strony jestem też troszkę zestresowany, że tak to powiem. Więc ja dobra, no. Chcę o. to nie dobrze, stary, powstrzymuj się. Jeszcze nie musimy się uzbroić. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia już jutro. Na razie, pa pa. Hello.